Cześć, szybki tip. Widzisz, tutaj robię teraz stronę dla mojego klienta i jesteśmy na stronie do zapisu na bezpłatną konsultację. Mamy tutaj zdjęcie. Swoje zdjęcia staraj się zawsze tak ustawić, żeby były przodem do tekstu. Mówię przodem do tekstu, ale wiele osób nie wie, o co mi chodzi, więc zaprezentuję tobie. To zdjęcie w mojej ocenie jest tyłem do tekstu, czyli osoba, tutaj Lech w tym wypadku, stoi plecami do tekstu. Tekst mamy po lewej stronie, obrazek jest po prawej, więc Lech powinien być obrócony przodem do tekstu, a nie plecami do tekstu. Czyli ja po prostu obróciłam to zdjęcie i tutaj mamy obrócone zdjęcie. I w tym momencie Lech stoi przodem do tekstu. Mam nadzieję, że teraz to zaprezentowałam prawidłowo i zawsze staraj się zdjęcia tak ustawiać, żeby były przodem do Twojego tekstu. A dlaczego to jest istotne? To jest na poziomie podświadomym. Wyłapujemy na poziomie podświadomym. Po prostu większe zaufanie wzbudzasz w odbiorcy. To są takie mini mechanizmy, których nawet nie jesteśmy świadomi. Oczywiście też się gdzieś kiedyś o tym dowiedziałam, ale jak zaczęłam to obserwować, to faktycznie tak jest. W momencie, kiedy teraz to zdjęcie jest przodem do tekstu, automatycznie wywołuje większe zaufanie do, tutaj w tym wypadku, Lecha. Tyłem do tekstu świadczy, że nie do końca jestem z tym spójny, że nie do końca, może to jest też prawda, że nie do końca, no, jestem tyłem do tego, plecami, tak? W tym momencie Lech jest przodem do tekstu. Zaprasza cię na bezpłatną konsultację i jest automatycznie zupełnie inny odbiór, większe zaufanie, większa chęć, gotowość do wypełnienia formularza. To są takie bardzo małe niuanse, które naprawdę na to wpływają. Jeszcze dla osób, które nie wiedzą, w jaki sposób obrócić obrazek. Więc jak masz już ten obrazek pobrany na swój komputer, to najprościej jest po prostu go otworzyć. Ja akurat tutaj korzystam z programu ScreenPress, ale to nie musi być, bo to możesz mieć po prostu na swoim dysku. Ja otwieram za pomocą takiego Windowsowskiego programu Paint. Na Apple'ach to pewnie też jest jakiś odpowiednik. I to jest po prostu zwykły Paint, tak? Taki program graficzny, bardzo prosty, który ma każdy komputer wbudowany. Więc nie trzeba tutaj jakiegoś specjalnego programu, i tutaj mamy opcję obróć. I możemy obrócić w poziomie, prawda, w ten sposób. Czyli ja sobie obróciłam, bo oryginalnie był on w ten sposób, a ja obróciłam sobie, aby był w ten sposób. No i oczywiście zapisujemy, i wtedy ten obrazek możemy wstawić. Ja korzystam akurat z mojej instalacji do tworzenia strony. Jest to taka bardzo fajna, intuicyjna instalacja. Wystarczy kliknąć w obrazek, kliknąć Change Media, czyli zmień obrazek, wgrać metodą przeciągnij i upuść, czyli po prostu o, w ten sposób. Teraz mi się wgrywa ten obrazek. No, będzie jeszcze raz wgrany, bo to ja już go wgrałam, tak? Obrazek się wgrał i zaznaczam po prostu, że chcę go wstawić. Klikam użyj i zostaje wstawiony. Gdyby obrazek był w tym momencie po tej stronie, o, w ten sposób, no to właśnie tutaj, gdyby tak była ułożona treść, to niewątpliwie wtedy lepszy byłby, prawda, odpowiedniejszy ten obrazek, gdzie Lech byłby o, w tą stronę, tak? Czyli zależy, po której stronie mamy ten obrazek. Natomiast w moim projekcie tutaj mamy obrazek po tej stronie, więc zmieniam sobie w tym momencie na to zdjęcie, żeby Lech był przodem do tekstu. Daj znać w komentarzu, czy znana była Tobie ta właśnie zależność ustawiania obrazka, zdjęcia swojego, tak, względem tekstu, żeby było do przodu, i czy miałaś świadomość tego, że ma to takie konsekwencje na poziomie bardzo subtelnym, ale jednak ma, są to takie mechanizmy, które powodują, że mamy jakieś odczucia od razu, nawet nie wiemy skąd one są, że mamy większe lub mniejsze zaufanie do kogoś, do czegoś. I tu jest na przykład właśnie taka bardzo subtelna różnica. Daj znać, czy to czujesz, czy faktycznie tak widzisz, to czujesz, że jest różnica
kiedy postura jest przodem do tekstu, a tyłem do tekstu. Czy zwracałeś kiedyś i zwracałaś na to uwagę? Jestem bardzo ciekawa Twoich odczuć i może podziel się, jeżeli znasz jakieś jeszcze inne mechanizmy, które powodują większe wzbudzanie zaufania, podziel się w komentarzu takimi ciekawostkami, bo to zawsze jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, jak nasz mózg funkcjonuje i jak niekiedy błahe rzeczy, na które naprawdę nie zwrócilibyśmy uwagi, ale właśnie jacyś naukowcy, którzy gdzieś badają te nasze zachowania, odkryli pewne rzeczy i żyjemy już właśnie w takich fajnych czasach, że dużo, dużo już rzeczy z naszego mózgu, z naszego postrzegania jest już odkrytych, a jeszcze cała masa jest nieodkrytych. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak funkcjonuje nasz mózg, odczucia, emocje. Daj znać, czy tobie się to podoba i czy zastosujesz to na swoich stronach. Pozdrawiam cię, cześć.